Cześć, ja jestem Hindus i witam Was serdecznie na moim kanale Pamiątki, czyli Rusztowania Wspomnień. Dziś chciałbym Wam opowiedzieć historię ściśle związaną z przygotowaniami do największego desantu w historii, czyli lądowania w Normandii. Zapraszam. Płynęliśmy w fatalnej niewiedzy, jak później napisze porucznik Eugen Ekstam, oficer medyczny na pokładzie pierwszego z dwóch amerykańskich okrętów desantowych, transportujących czołgi, który został zatopiony przez niemieckie kutry torpedowe u południowego wybrzeża Wielkiej Brytanii w nocy z 27 na 28 kwietnia 1944 roku. W ataku, który miał miejsce w trakcie alianckich ćwiczeń poprzedzających lądowanie w Normandii, zginęły setki marynarzy i żołnierzy. Część z nich poległa od odniesionych ran i poparzeń, wielu zaś utonęło lub zmarło w wyniku wychłodzenia organizmu. Pod koniec 1943 roku, w ramach przygotowań do alianckiej inwazji na północno-zachodnią Francję, rząd brytyjski zarekwirował 121 km2 terytorium hrabstwa Devon i utworzył poligon w Slapton, który miał być używany przez oddziały amerykańskie przewidziane do udziału w lądowaniu na plaży Utah, czyli odcinku francuskiego wybrzeża między Pauville a La Madeleine. Właśnie podobieństwo plaży w Slapton do normandzkiego brzegu zdecydowało o wyborze tego miejsca na poligon dla wojsk alianckich. W związku z tym konieczna była ewakuacja blisko 3000 mieszkańców tego obszaru. Dla wielu z nich była to pierwsza w życiu podróż. Pierwsze manewry w tamtym rejonie pod kryptonimem Duck One rozpoczęły się 4 stycznia 1944 roku i ujawniły liczne niedociągnięcia na każdym szczeblu dowodzenia i na wszystkich etapach desantu. Ćwiczenia Tiger planowano jako największe i miały trwać od 22 do 30 kwietnia 1944 roku. Obejmowały wszystkie etapy realizacji desantu, zakończonego lądowaniem na plaży w Slapton. Ponieważ ćwiczenia miały zapewnić biorącym w nich udział żołnierzom i marynarzom możliwie najbardziej realistyczną pozorację pola walki, do ich przeprowadzenia wykorzystano cały etatowy sprzęt i wyposażenie poszczególnych oddziałów. Na pokładzie 9 dużych okrętów desantowych czołgów 30 tysięcy amerykańskich żołnierzy przygotowywało się do pozorowanego lądowania. Ćwiczenia obejmowały również strzelanie z użyciem amunicji bojowej, w tym ostrzał wybrzeża przez okręty towarzyszące. Ochronę obszaru, na którym odbywały się manewry, zapewniała Royal Navy. 4 niszczyciele klasy O, 3 kutry torpedowe i 2 kutry artyleryjskie patrolowały wejście do Zatoki Lime, podczas gdy kolejne 3 kutry torpedowe manewrowały w pobliżu Cherbourga, gdzie znajdowała się baza niemieckich kutrów torpedowych. Pierwsza faza obejmowała ćwiczenia w zakresie rozmieszczania okrętów oraz przyjęcia na ich pokład sprzętu i pojazdów. Trwała od 22 do 25 kwietnia. Wieczorem 26 kwietnia pierwsze oddziały weszły na pokład okrętów transportowych i wyruszyły w kierunku Slapton. Plan ćwiczeń zakładał symulację przeprawy przez kanał La Manche, obierając okrężną trasę przez Zatokę Lime, aby dotrzeć do Slapton o brzasku 27 kwietnia. Rankiem tego dnia dokonano pierwszego ćwiczebnego desantu na plaży. Godzinę jego rozpoczęcia wyznaczono na 7:30. W jego trakcie plaża miała być ostrzeliwana przez okręty eskortowe z użyciem amunicji bojowej, zgodnie z rozkazem generała Dwighta Eisenhowera, naczelnego dowódcy sił sojuszniczych, który uważał, że żołnierzy należy zahartować przed wystawieniem ich na rzeczywiste warunki pola walki. Z tego samego powodu oddziały pozorujące nieprzyjaciela na lądzie miały strzelać amunicją bojową nad głowami lądujących żołnierzy. Ostrzał z morza miał się rozpocząć 50 minut przed desantem na plaży. Kilka okrętów desantowych przybyło z opóźnieniem, więc dowodzący nimi amerykański admirał Don P. Moon zdecydował się przesunąć godzinę lądowania na plaży o 60 minut na 8:30. Jednak nie wszystkie okręty desantowe otrzymały komunikat o zmianie harmonogramu. Dlatego druga fala oddziałów, lądując na plaży w pierwotnie zaplanowanym czasie,
znalazła się pod ostrzałem, ponosząc nieznaną liczbę ofiar. Później wśród biorących udział w manewrach marynarzy krążyły plotki, że tego dnia zginęło na plaży aż 450 żołnierzy. Następnego dnia po pierwszym pozorowanym lądowaniu, wczesnym rankiem 28 kwietnia, ćwiczenia zostały przerwane, gdy konwój T-4, składający się z 8 okrętów desantowych czołgów, przewożących pojazdy i żołnierzy z 1. Specjalnej Brygady Inżynieryjnej, został zaatakowany przez niemieckie kutry torpedowe w Zatoce Lime. Dozór Royal Navy portu w Cherbourgu okazał się niewystarczający. 9 niemieckich kutrów torpedowych wkrótce po północy wymknęło się ze swej bazy. Około godziny 1.30 sześć z nich, należących do 5. Flotylli, dowodzonych przez komandora porucznika Bernta Kluga, zauważyło na horyzoncie 8 ciemnych sylwetek i podzieliło się na 3 zespoły, każdy składający się z 2 okrętów, do ataku torpedowego. Ostatnie 3 kutry przyłączyły się już po jego rozpoczęciu. Niemców zaintrygowały bowiem dziwnie wyglądające sylwety, które nie przypominały jednak statków handlowych. Przypuszczali, że był to jakiś rodzaj amerykańskich okrętów desantowych o płytkim zanurzeniu. W trakcie ataku 2 niemieckie kutry zderzyły się w ciemności i musiały wycofać się z pola walki. Akcja zakończyła się około godziny 3.30. Brytyjska nabrzeżna stacja radarowa wykryła niemieckie kutry torpedowe w pobliżu konwoju T-4. Podobnie załoga jednego z okrętów desantowych. Mimo to nie podjęto żadnych działań, zakładając, że te tajemnicze jednostki należały do innego alianckiego konwoju. Z 2 brytyjskich okrętów eskortowych wyznaczonych do ochrony konwoju T-4 obecny był tylko jeden. Korweta Azalii prowadziła desantowe okręty czołgów w szyku torowym za sobą. Taki układ formacji spotkał się później z krytyką, ponieważ stanowił łatwy cel dla niemieckich kutrów torpedowych. Drugi okręt eskorty, niszczyciel z czasów I wojny światowej Steamtar, zderzył się z jednym z okrętów desantowych, doznał uszkodzeń i odszedł od konwoju w celu ich usunięcia w porcie w Plymouth. Dodatkowo wystąpił poważny problem w komunikacji radiowej. Dowództwo brytyjskiej marynarki wojennej i załogi amerykańskich okrętów desantowych używały innych częstotliwości radiowych, przy czym stało się tak, gdyż Amerykanie nie byli świadomi ich zmiany. Dlatego okręty desantowe w ogóle nie odebrały komunikatu o obecności niemieckich kutrów torpedowych. Niszczyciel Saladin, który był wysłany w zastępstwie uszkodzonego Simtara, nie przybył na czas, aby skutecznie eskortować konwój. Niemiecki atak nie był jednak działaniem przypadkowym. Dyrektywa Hitlera nr 51 z 3 listopada 1943 roku wymusiła przygotowania do wojny na 2 fronty. Jej efektem była koncentracja dostępnych sił Kriegsmarine, między innymi w kanale La Manche. 25 kwietnia 1944 roku Luftwaffe wysłała w rejon planowanych ćwiczeń alianckich samoloty rozpoznawcze. Wykryły one koncentrację okrętów w portach i zatokach wokół Portsmouth. W Spithead Niemcy naliczyli ponad 200 ciężarówek. W Southampton i jego okolicach obserwowali okręty, w tym niszczyciele, transportowce wojskowe oraz szereg okrętów desantowych. W Portsmouth Niemcy zauważyli krążowniki oraz lżejsze okręty eskortowe. W portach Pagam, Chichester, Longstone, Exbury, a także u ujścia rzeki Humble Niemcy wykryli kolejne okręty desantowe. Służba nasłuchu radiowego wywiadu Kriegsmarine potwierdziła te informacje na podstawie przechwyconej komunikacji. W wyniku niemieckiego ataku kutrów torpedowych siły alianckie poniosły poważne straty. Na okręcie desantowym numer 289 wybuchł pożar, ale ostatecznie dotarł on do brzegu. Na pokładzie zginęło 13 marynarzy. Storpedowany i zatopiony okręt desantowy numer 507 zabrał ze sobą 202 poległych żołnierzy i marynarzy. W zamieszaniu bitewnym 2 amerykańskie okręty desantowe otworzyły do siebie ogień. W jego wyniku rannych zostało 18 marynarzy. Najpoważniejszą stratą było storpedowanie okrętu desantowego numer 531, który zatonął w ciągu 6 minut, zabierając na dno 424 żołnierzy i marynarzy. Ogrom zniszczeń w dużym stopniu spowodowany był dążeniem do pełnej pozoracji warunków pola walki w trakcie ćwiczeń.
Dlatego poza w pełni zatankowanymi pojazdami, na pokładach okrętów desantowych znalazły się również dodatkowe, wymagane według norm, zapasy paliwa w kanistrach i beczkach. Pozostałe okręty desantowe i eskortowiec odpowiedziały ogniem. Niemieckie kutry torpedowe zaraz po ataku wycofały się. W sumie podczas ćwiczeń Tiger prawdopodobnie zginęło 749 ludzi, 551 żołnierzy i 198 marynarzy. Wielu z nich utonęło lub zmarło z powodu hipotermii w zimnym morzu, czekając na ratunek. Żołnierze nie zostali przeszkoleni, jak szybko opuścić tonący okręt. Niektórzy z nich, kiedy wyskakiwali za burtę, nadal mieli na sobie pełne oporządzenie, które przyspieszało ich utonięcie. Nie poinstruowano ich również, jak prawidłowo zakładać pasy ratunkowe i dlatego przeważnie umieszczali je wokół talii, co było jedynym dostępnym miejscem ze względu na plecak. W tej sytuacji po skoku do wody jego ciężar przewracał ich do góry nogami, wciągając głową pod wodę. Jednostką, która poniosła największe straty, była pierwsza specjalna brygada inżynieryjna. 248 wyłowionych z morza ciał pochowano 29 kwietnia na cmentarzu Brookwood w Surrey. Wiceadmirał Alan Goodrich Kirk z Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych natychmiast zdał sobie sprawę, jak ogromne straty mogą zadać niemieckie kutry torpedowe wolno poruszającym się okrętom desantowym przy ich niewystarczającej osłonie i obawiał się, że do podobnej sytuacji jak w Zatoce Lime może dojść w trakcie inwazji na wybrzeże francuskie. W dniu 4 maja 1944 roku wysłał depeszę do admirała Ramsaya z brytyjskiej marynarki wojennej, w której opowiadał się za ciężkim bombardowaniem Cherbourga z powietrza i morza. Uważam, że niemieckie kutry torpedowe w rejonie Cherbourga muszą zostać zniszczone przed dniem planowanego lądowania. Jedyną skuteczną obroną przed kutrem torpedowym jest jego zatopienie, zanim osiągnie pozycję do ataku. Jednak dopiero 14 czerwca 1944 roku bombowce Królewskich Sił Powietrznych Lancaster, wyposażone w bomby typu Tallboy o masie 12 tysięcy funtów, zredukowały ostatecznie zdolność Kriegsmarine do prowadzenia działań przy użyciu kutrów torpedowych w kanale La Manche. Większa część sił znajdowała się wtedy w porcie w Hawrze, gdzie co najmniej 12 kutrów zostało zniszczonych. Sześć kolejnych padło ofiarą ataków RAF w innych portach. Dla niemieckiej marynarki wojennej było to poważnym ciosem, o czym świadczy komentarz umieszczony w dzienniku bojowym Oberkommando der Kriegsmarine, w którym sugerowano, że informacja o stratach poniesionych przez flotylę kutrów torpedowych powinna być osobiście przekazana Hitlerowi. Generał Dwight Eisenhower o niemieckim ataku na konwój T-4 został poinformowany 29 kwietnia. Był wściekły, że przyjęto formację szyku torowego, a nie zygzakowano, że atak uszczuplił dostępną flotę okrętów desantowych i że unaocznił Niemcom, jak dalece postępują alianckie przygotowania do inwazji. Ponadto wśród poległych i zaginionych oficerów amerykańskich 10 według przyznanych im kompetencji znało plany operacji lądowania w Normandii. Wszyscy służyli w pierwszej specjalnej brygadzie inżynieryjnej. Wiedzieli, kiedy i gdzie mają nastąpić lądowania na francuskich plażach w sektorach Utah i Omaha. W tej sytuacji cała operacja Overlord stanęła pod znakiem zapytania. Eisenhower rozkazał odnalezienie wszystkich 10 ciał. Następnej nocy po ataku niemieckie kutry torpedowe prawdopodobnie podjęły próbę przeszukania jednego z wraków okrętów desantowych. Zostały zauważone przez artylerzystów z baterii brzegowej portu Salcombe. Jednak powstrzymano ich przed otwarciem ognia w obawie przed ujawnieniem Niemcom położenia baterii i systemu obrony portu. Wszyscy ocaleni żołnierze i marynarze, biorący udział w ćwiczeniach Tiger, zostali zobowiązani do zachowania całego wydarzenia w ścisłej tajemnicy. Obawiano się, że informacja o ogromnej liczbie poległych marynarzy i żołnierzy w trakcie manewrów wpłynie negatywnie na morale wojsk przygotowywanych do inwazji na francuskie wybrzeże. Z tego też powodu nadal nie jest w pełni potwierdzona rzeczywista liczba ofiar. Wśród ocalałych krążyły później plotki, że wiele ciał zostało pochowanych w pośpiechu w nieoznakowanych masowych grobach na polach hrabstwa Devon. Stąd wynikają spory o faktyczną liczbę poległych. Z błędów popełnionych w trakcie ćwiczeń Tiger wyciągnięto jednak wnioski. Ujednolicono częstotliwości radiowe dla całej alianckiej floty inwazyjnej,
Żołnierzom zapewniono dodatkowe szkolenie w zakresie ewakuacji z tonącego okrętu i korzystania ze sprzętu ratunkowego. Przyjęto, że małe okręty oraz statki cywilne w trakcie inwazji będą na bieżąco podejmować z wody rozbitków z zatopionych jednostek. Naczelne dowództwo sojuszniczych sił ekspedycyjnych dopiero w sierpniu 1944 roku opublikowało oficjalny raport strat poniesionych w trakcie ćwiczeń Tiger. Ale ponieważ zestawienie ujmowało również poległych w trakcie faktycznego lądowania w Normandii i w czasie pierwszej fazy walk na wybrzeżu, dane te nie zainteresowały opinii publicznej. Historycy są zgodni, że to zbiorowe milczenie uczestników ćwiczeń Tiger, zobowiązanych do zachowania ich przebiegu w tajemnicy, a nie odgórne próby tuszowania całego zdarzenia, spowodowały, że oficjalna historia raczej pomija ten temat. Zwłaszcza, że pod koniec wojny pojawił się on w szeregu ogólnie dostępnych publikacji. W latach 70. ubiegłego wieku mieszkaniec Devon, Ken Small, natknął się na szereg przedmiotów związanych z lądowaniem na plaży Slapton. To skłoniło go do dalszych poszukiwań. W 1974 roku odnalazł wrak zatopionego czołgu z amerykańskiego 70. Batalionu Pancernego. 10 lat później, po oficjalnym odkupieniu praw do niego od rządu Stanów Zjednoczonych, przy współudziale lokalnego klubu nurkowego oraz mieszkańców, wydobyto go z morza. Obecnie czołg stoi na brzegu w Tor Cross jako pomnik poległych w trakcie ćwiczeń Tiger. I to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału w oczekiwaniu na kolejne odcinki.